Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Thaumaturge. Jesteśmy, słuchajcie, na końcu drogi. Mam taką nadzieję. Odgadnięcia, kto zrobił zamach bombowy na dworcu kolejowym, gdzie zamordował kilka osób, niewinnych osób, ale w tym jakby jedna może osoba być zamieszana w tą całą szajkę, a mianowicie była to kobieta, niejaka pani Lipnicka z córką, która uciekała i właśnie chciała pewnie uciec pociągiem z Warszawy. No właśnie. I to chyba mi się wydaje, że na nią został przeprowadzony zamach. No ale zobaczymy. Zobaczymy. W poprzednim odcinku wdarłem za pomocą klucza. Wkradłem się w jej jakby gabinet, gdzie czekało na mnie jakieś czterech zbirów, których dzielniem jam to ci pogonił ich. Znaczy pogonił, no takich chyba zabiłem, że nawet ciała zniknęły. Ale w każdym bądź razie odnaleźliśmy tutaj w gabinecie safe. Co ci cztery zbiry robiły? Coś szukali, bo bałagan taki pozostawiali. Dobra, otwórzmy safe. List gratulacyjny. Ślad pewny, Stefania Lipnicka. Carski urzędnik gratuluje Stefanii Lipnickiej dostarczenia dowodów w sprawie grupy o charakterze antycarskim. Czyli co, ona była wtyczką? Wśród liter listu czai się chytra bestia wyrzutów sumienia. Podgryza każdą myśl, szarpie chęć pogodzenia się z tym, co było syczy na wszelkie próby dojścia do porozumienia z samą sobą. Ciągnij wniosek. Tajemnica Stefanii Lipnickiej. Stefania Lipnicka zdradziła nie tylko ludzi, ale i idee za nimi stojące. Nie jest jasne, z jakiego powodu to zrobiła, ale mam silne przeczucie, że to ona była celem zamachu na dworcu wiedeńskim. A widzicie, tak też przypuszczałem. Dobra. Teraz jakby tutaj... dalej chyba, tak? Tu już nic nie możemy więcej znaleźć. No to lecimy dalej. Ja bym pewnie na... udał się, wiecie... A tu jeszcze są dwie drogi jakby. Ta pani... Dwie drogi. Aha, jednak jedna. Ale gdzie idziemy? Śródmieście Północne. Albo Praga. Chyba na Pradze jest szpital. Ja może bym do tego szpitala się udał i oddał. Oddał, słuchajcie. Pojedźmy na Pragę. Lecimy. O! No co tu się stanęło? Wchodźmy. O! A to się to? Cecylia? Ciekawe, co ona tu robi? Panienka mieszka niedaleko? Nie zabawię długo. Ja tylko na chwilę do pana Wiktora. Cecylia. A pan Wiktor to się nie chwalił, że zna takie damy? Ach, proszę przestać. Zobaczmy. Panienka mi... To jest ta, co chciała tą zazdrość... Nie, zaraz. O, widzi panienka? O wilku mowa. Pan Wiktor. Panienka o panu opowiadała. Ja to nie miałam pojęcia, że pan takie rzeczy potrafi. Pan to się nigdy nie chwalił, co on umie zaklęciami. O, podać nie... może państwu herbaty? Wygoń tą! Dowiedz się najpierw, o czym rozmawiały. A co takiego panienka ci o mnie wspominała? Jak pan wyczarował skradzioną książkę? No właśnie. Jakie to wrażenie na wszystkich zrobiło? Podobno wszyscy już tylko o tym potrafią rozmawiać. Nie możemy się wprost doczekać kolejnego pokazu. A zatem, co z tą herbatą? Nie przynoś.
Powiedz, że Cecylia długo tu nie zabawi. Nie, Grażynko, dziękuję. Panienka tak długo tu nie zabawi. Rozumiem. Łamie mi pan serce. Trudno. Zapytaj, czemu cię nachodzi. Czemu zawdzięczam taką niczym niezapowiedzianą wizytę? Nie stara się pan nawet ukryć, że przychodzę nie w porę. Trudno. Zniosę to. Dickstein mnie prosił, żebym skontaktowała się z panem w pewnej sprawie. No, zgoda. Może to ja prosiłam jego. No właśnie. Słuchaj dalej. Przez lata uniwersytet działał w tajemnicy. I nagle jednego z naszych studentów aresztowano. Mnie się to wydaje podejrzane, jakby go ktoś wydał. Pomyślałam, że taumaturg zbadałby sprawę najprędzej. Won mnie z domu. To znaczy, że chcecie, żebym znalazł zdrajcę? Proszę tylko, aby udał się pan do Dicksteina. Obiecaj, że się zastanowisz. Przemyślę to. O więcej nie proszę. Iwon? Proszę, to jego wizytówka. Nie będę zabierać panu więcej czasu. Choć przyznam, że chętnie trochę swojego bym zmarnowała w pańskim towarzystwie. Tam są drzwi. Tam są drzwi. Do widzenia, panience. Do zobaczenia. Kurwa, on rozpowiada po całej Warszawie, kim ja jestem. Nie! Herbatki jak nie. Jak po ogień wpadła i nawet herbaty nie wypije. Mam nadzieję, że nie popełniłam jakiejś gafy. Wpuszczając. Nie, nie popełniłaś. Skąd mogłaś wiedzieć? Wszystko w porządku. Grażynka! Dobrze jej z oczu patrzyło. I ona też tak na pana zerkała, że nie powiem. No nie wiem, nie wiem. Ja niczego nie sugeruję. Ale pewnie nie powiedziała nie wszystkiego. Grażynko. Co tam zaszło w tej... No. Co to za hałas? O? Gdzie? Tutaj, paniczu, tutaj! Cygła. Na miłość boską, paniczu! Co to ma znaczyć? Pustak! Cygło! Zwal winę na jakieś dzieciaki. Uspokój, to nic takiego. Że wiadomość wpadła. Zwal winę na jakieś dzieciaki. Może to tylko jakieś szczeniackie wygłupy. Wiesz, jakie są dzieci. Mało to okien za Baurycym natłukliśmy za dzieciaka? Tak, ale jak dorośliście, to myślałam, że mam to za sobą. No, ale ja nie, przecież to nie Baurycy. Lepiej to zamiotę, zanim panienka zobaczy, a potem zamówię szklarza. Dobrze, Grażynko. Ja jej nie powiem. To będzie nasz mały sekret, Grażynko. Otóż to, otóż to. Dobra, stara, poczciwa Grażynka. Dostałem wiadomość od Lechitów. Myślałem, słuchajcie, że... od tego, od taumaturga tego, co tam z ojcem się, wiecie, dogadywał. Wiadomość od Lechitów, Szulski, możemy porozmawiać, stawcie się z pismakiem na targ na Powiślu, będzie tam czekać dorożka, nie próbujcie żadnych numerów, bo rano wyłowią was z Wisły, Lechici. Na pewno się będę z nimi lał. Ludzie nie wymyślą. Na porozmawiać z Żukowym albo Wandą. Nie, na pewno coś zrobię, tylko że z Wandą może, oni się z nim rozprawią, chociaż Żukow, ale z Wandą chyba. Ale najpierw może porozmawiamy właśnie z Wandą. Bo to zatelefonuję do Tobiasza. Z Wandą porozmawiamy, bo to dodatkowe jest, a dodatkowo to wiecie. Więcej expa. Kurde, raz z tej strony, raz z tej strony. Bazar. Jedź. Dobra, lecimy porozmawiać z Wandą. Powiemy. Powiemy o tych Lechitach. Musimy, kurczę. Ona chciała z nimi się tutaj wyrównać jakieś rachunki, albo w ogóle coś. Na pewno nie będzie to miła z nimi pogawędka. Zagadaj.
Co dobrego? Zacznij na temat lechitów. Lechici. Co z nimi? Ustaliłeś już, w której norze siedzą? Powiedz, że masz pewien trop. Są do spotkania, ale na własnych warunkach. Mają podstawić dla mnie powóz na powitanie. Podchody godne pożałowania. Bez obaw. Zjawię się. No i będę mieć na ciebie oko. Bardzo dobrze. Pójdę już. Szkoda. Trzymaj się z dala od kłopotu. Co? Teraz szkoda? Chciałem... Wcześniej się jej spytałem. Kurde, kiedy ten... Najgorsze jest to, że ten telefon nie mogę tutaj zadzwonić, nie? Na przykład stąd. Macie telefon? Pewnie nie. Muszę wrócić się do domu, no bo jakby inaczej. Najpierw chciałem się z nią umówić, to nie chciała, a teraz kurde... A, no właśnie. Tak. No, także... Najpierw mnie zbyła, a teraz chciałaby ze mną troszeczkę dłużej posiedzieć. Co jej? Odbiło jej? Co tu się dzieje? O, po pączki przyszły. Dobra, to co, zadzwonimy? Najpierw zadzwonimy po tego dziennikarzynę. Proszę mnie połączyć z redaktorem Fejgina. Śródmieście 3490. Tak, zaczekam. Dziękuję. Halo? Przejdź do rzeczy. Ja, WS. Dowiedziałeś się czegoś? Poskarż się najpierw na rozbitą szybę. Nawiązali kontakt. Mamy się z nimi spotkać na Powiślu w okolicach targu. Podstawią nam dorożkę. Już ruszam. A ja pomyślę, czy nie zawiadomić kogoś jeszcze. Dobra. Mi się wydaje, że dobrze zrobiłem, że zawiadomiłem Wandę, a nie ochranę. Bo ta ochrana to kuźwa działa jak... Po pierwsze, działa mi na nerwy. Zajewanili mi pieniądze. A, bo za dużo kurwa chciałem przejść, nie? Tamten nawet nie chciał mi jakiś glade dać taki, nie? Że sobie mogę chodzić. Mam ich gdzieś. Dobra, lecimy. No bank to będzie jakaś bitewka, bo to wiecie. O. Siema. Długo tu tak czekasz? Jestem dziennikarzem. Potrafię być cierpliwy, kiedy wiem, że czeka mnie nagroda. Dorożki, jak widzę, jeszcze nie ma. Pewnie nas obserwują. Cierpliwości. Zanim tu będą, powiedz, co dla mnie masz. O, powiem, co ustaliłem. Mam dla ciebie informacje, które mogą ci się przydać podczas wywiadu. Zacznijmy od tego, jak nakłoniłeś lechitów do kontaktu. To akurat nie było trudne. Dotarłem do zamachowca. Christian Król przeżył wybuch własnej bomby. Leżał w szpitalu praskim. Fanatycznie oddany sprawie. Nieźle. I Żukow miał winowajcę pod samym nosem cały ten czas. Jest coś jeszcze? No sporo, ale widzę, że tutaj jeszcze jedny nie mam. Wspomnij o małej Izabeli, która straciła wzrok. Przekaż, jak jest stanowisko socjalistów w tej sprawie. Powiedzmy o Stefanii Lipnickiej. Celem zamachu była niejaka Stefania Lipnicka. Prowadziła fundację na ulicy Nowogrodzkiej. Lechici dowiedzieli się, że Lipnicka donosiła. Wydała władzom członków jakiegoś polskiego towarzystwa z Wilna. Bomba to była zemsta. Czyli to był zamach na nią?
wszystkie inne ofiary... To niestety postronni pechowcy, tak. Masz jakiś dowód na zdradę Lipnickiej? Jakiś dowód na zdradę Lipnickiej? Wspomnij o carskim orderze i liście. Wspomnę wszystko, widziałem, tu powiem. List gratulacyjny i ruski order w jej gabinecie. W takim razie nie mogę o tym nie napisać. Dobrze ci idzie. Co jeszcze? Kurde, no tak wiecie, no. Przekaż, jakie jest stanowisko socjalistów. Wspomnij o małej. No to na pewno musimy wspomnieć. W szpitalu praskim leży Izabela Lipnicka, mała córka Stefanii. Wskutek zamachu straciła wzrok. I pewnie chciałbyś zasugerować, żebym nie wspominał o niej w artykule. No kurczę, chyba nie. No bo jak ten dałem... No bo wiecie, zaraz będzie tamci... Nie. No nie chcę. Jest niewinna. No, że jest niewinna. Dziewczynka straciła wzrok, matkę i jeszcze zostanie napiętnowana jako córka zdrajczyni. Dziecko nie ma z tym nic wspólnego. Wiktor Szulski, kryształowy rycerz. Chcesz łeb? Najlepszy byłby z ciebie dziennikarz, jeśli pozwalasz sobie na poczucie winy. No ale niech ci będzie. Dobrze ci idzie. Co jeszcze? Otwierzyłem mój kontakt z socjalistami. Proszę, proszę. Jak często widujesz się z Wandą? Nieistotne. Ważne, że chcą być jak najdalej od Lichitów. A nawet otwarcie darzą ich wrogością. Podoba mi się ta dychotomia. Wspólny cel, ale jednak moralne wyzwanie. Bardzo bym chciał już usłyszeć wersję tej drugiej strony. To wszystko, co udało mi się ustalić. Niesamowite. Chyba musimy częściej współpracować. Tak, tak nawiasem, na marginesie, to dzisiaj w zasadzie tak lechici, nie? To są ukazywani jacy tacy, no wiecie, nasi przodkowie, wielcy tego ludzi, wielcy, ta nasza prawdziwa jakby, no, ja wiem, jakby to nazwać, no formacja, no nie wiem, to nie formacja, tylko ludzie, no, którzy byli przodkami jakby lechici, no, jakby naszymi byli, i teraz... Historia o nich jest na tyle, wiecie, zapomniana, przekłamana, bo tak do końca nie wiadomo, czy byli, czy nie byli, aczkolwiek w niektórych księgach historycznych są opisywani, ale nie w naszych, tylko właśnie to daje nam jakieś poczucie, że faktycznie byli lechici, nie? I teraz zobaczcie w tych grzyskach, oni są pokazani z tej złej strony. Zobaczcie, że komuniści, socjaliści są tu, wiecie, no walczą o won z caratem, won z ciemiężycielem. Jakby to właśnie car był zły, a komuniści, socjaliści są super, no. Wiadomo, dobra, nie chcę mieszać w ogóle, szczerze powiedziawszy. Polecimy z nurtem gry, to jest gra. Zupełnie może odbiegać od historii, szczerze powiedziawszy. Więc, ale okej. Lecimy dalej. Zapytajmy, czy ma wyrzuty. Czy z powodu tego, co piszesz, miewasz czasem wyrzuty sumienia? Nigdy, jeśli piszę prawdę. Natomiast dość spore, kiedy piszę pod cenzurę w Kurierze. Co dokładnie zamierzasz napisać o Lechitach? Mówiłem prawdę. Chcę wiedzieć, czy to polscy patrioci, którzy zrobili błąd, czy rosyjscy prowokatorzy, którzy chcą zniszczyć socjalistów. Czy może zwykli fiksaci? No właśnie. Dobra, zaczekamy na dorożkę. Ale ja już i tak wydałem ich, nie? Dobrze. Wydałem ich socjalistom. Dobra, weź udział w wywiadzie. Czasu. Długo czekać nie kazali. O, maszyna Hammonda. Dobra marka. Okej. Siadamy. Nareszcie.
łysy. A więc to jest ten sławny Kmicic, herold rewolucji. Mamy ze sobą wiele wspólnego. To się jeszcze okaże. A to musi być pan Szulski. Do walki, rodacy. Dziwne towarzystwo dla socjalisty. Mogę ich oskarżyć o terroryzm, nie? W takim razie jesteście zwykłymi terrorystami. Myśl ciszej. Zależy mi na tym wywiadzie. W porządku, to twój wywiad. Dziękuję. Jesteś tu po to, aby zanieść świadectwo o Lechitach Polakom jako pierwszy. Będziesz sławny. Co chcieliście osiągnąć tym zamachem? Zasiać strach w imperialistycznych sercach. Tak? Pokazać, jaki los czeka zdrajców Polski. Aha. Chodzi o Stefanię Litnicką? Tym wywiadem chcemy obnażyć jej kłamstwa, jej zdradę. Niech ludzie ujrzą jej prawdziwe oblicze. Ona nie była Polką. Nieprawdziwą. Kurde, to jest taka totalnie prawica, ale taka skrajna. A skrajności trzeba się, no, trzeba uważać. Skrajnością trzeba, od skrajności trzeba uciekać, słuchajcie. Najpierw pytaj go o definicję polskości. Przyznaj, że zdrajcy ojczyzny zasługują na śmierć. Zauważ, że Lipnicka nie zasłużyła na taki los. Przewiny pani Lipnickiej nie są współmierne do zastosowanej kary. Powiedz to tym, których wysłała na szafot. Żałuję, że mogliśmy ją zabić tylko raz, podczas gdy ona zabiła wielu. Córce Lipnickiej będzie lepiej w przytułku. Teraz ma chociaż szansę wyrosnąć na patriotkę. Na taką jak wy. Ofiarami padli wyłącznie Polacy. Nie rozmija się to z waszymi postulatami? Proszę nie wypaczać naszych intencji. Co was najbardziej poróżnia z socjalistami? Bo wiem z pewnego źródła, że ich stosunek do was jest zdecydowanie negatywny. Socjalizm nas poróżnia, redaktorze. Cię patrz na mnie. Ciekawe, kto to. Co tu się dzieje? Koniec wywiadu! Policja? Nie. Nie przyszliśmy was aresztować. To będzie egzekucja. Chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia, panienko. Ale wiem, że jutro wyłowią twojego trupa z Wisły. Będziesz przykładem dla innych. Co tak długo? Wystawiłeś nas, kacapski synu! Kurde, no. Kacapski synu. A kto to tu jest koło mnie stoi? Kto to stoi? Prawy sierpowy. No tak kiepsko to widzę, słuchajcie. Wanda. Jakoś dziwnie od tyłu wygląda. No dobra, ale kto tutaj mamy? Tutaj mamy jeden punkcik. Tu mamy oznacza mnie. Co to znaczy? To znaczy teraz tutaj precyzyjne cięcie. I też jeden. 5-8, stylowy strzał. Tego trzeba by się pozbyć. Ale najpierw tego, co mnie chce oznaczyć. Czyli ten. Nie, nie, nie. Redukuje otrzymane obrażenia. Zaatakuj bukawaczem. Dobra, bukawaczem go sobie zaatakujemy. Ja nie mogę być oznaczony. Dobra. Może się uda. Dobra, udało się. Wandę? Co nie chciała Niemca? Teraz tak, kto tutaj? Precyzyjne cięcie. Ten mi tylko jeden zada, ale krwawienie mi da. Tutaj penetrujący pocisk, ale on w Wandę będzie dalej strzelał. A niech strzela. Tego by trzeba było się pozbyć i ja bym to zrobił to najchętniej teraz. Jeszcze zmniejszę mu obrażenia. A co on tam ma? Ogranicza wpływ na skupienie. Upyrem trzeba by go. Upyrem albo
dżinem. A co on tam dżin zrobiłby? O nie, to lepiej upyrem. I niech obniży uwalnia, dobra, 100. I ja całkowicie go wyłączę. Wanda! Trzymaj się tam! Dobra. Całkowicie on już jest tutaj. To ja bym może ten strząs mózgu jednego kogoś bym wyłączył całkowicie. Ale tylko tak. Aha, w tej runie. Spowolnienie mam. Dobra, tutaj kto? Lelek Morana. Zatakuj tego. Ale. No właśnie, kto ta. Lelkiem chyba. Oni przetoczyli. Nie. To chyba tutaj przyrodzenie. Cierpienie. Pozbawia cię negatywnych. I przynosi je na. Dowolnego. No właśnie. Tak. Mamy to. A tego, no, musimy to zrobić. Niestety. Ten co zrobił? Teraz lelek. Bach! Jednego nie ma. Okej. Okay. Tylko krwawienie mam. Znaczy tylko. Albo aż. Teraz kto tutaj? 5-8. Dobra, to tego musimy na bank. Obniża. Tak. Tak zrobimy. Ale tam Wanda to będzie z ołowiu już. No walimy go. Albo kogoś innego, nie wiem kogo. Szczerze powiedziawszy. Wszystkich wrogów o jeden. A może coś takiego. Z każdej rundy. U wszystkich wrogów stan cierpienia. To byłoby dobre. Ten jeszcze jest. Właśnie. Dawaj to. Którego? A, innego żeśmy chyba zastrzeli, chociaż nie wiem. A, no właśnie. No i bukawacz niestety. Wanda, jak tam się trzymasz? Ten ma już tutaj sporo. Tutaj trzeba tego wziąć. Przyatakować, chociaż tego bym jeszcze dziabnął. Ten mało. Ale ten, amunicja powalająca. Kurczę, on ten z tą. Nie, musimy to. Musimy chyba jeszcze. Na spowolnienie. A co on tutaj ma? Redukcję obrażeń. Dobra. I kto tutaj? Veles Krampus. Veles. Bo Krampus. No tam, co on tam? Dużo nie zada. To tutaj nawet. Nie, to Velesem. No. Udało mi się, ale tak czy siak Veles się też jeszcze tam zajmie. Dziabnął mnie! Dobra, teraz kto? Ten dalej tutaj ma, kurde, taką. Chociaż tego. Obrażenie o 4, ale ten mało obrażenia zadaje. Dawaj, tego musimy się pozbyć. To. I tak szczerze powiedziawszy, może kurde, tego bym zaatakował. Kawać.
Zaraz zobaczymy, czekajcie. Cierpienie. O, chociaż ten, kurde, tego cierpienia trzeba było wywołać. Go zabił już. A. Dobra. Może tutaj. Dawaj tak. Dwa. Daraj, da. Żryj to. Koniec, jesteś wyłączony. A, teraz mu pokazała Wanda. Tu są cztery. O kurde, osiem. Ciekawe, czy zabiliby mi Wandę. To już jest na pożarcie, nie? Gorzej jak ja zabiję. Właśnie nie chcę tak. Dobra, to tak. Bo tego się pozbędę, wiecie. Dobra. Wroga. A, to już kończę z nim. Dziękuję i tak dalej, ale dlaczego nie raczyłeś mi powiedzieć, że zamierzasz ściągnąć tu socjalistów? Nie było czasu w tym całym dziennikarskim zabieganiu. Porozmawiamy na zewnątrz? No tak, wiecie, no dobra. No. Ach, tutaj jest, ta gra jest ciekawa, naprawdę. Tu. Za kim jesteś? Ochrana? Socjaliści? Prawicowcy? Nie mogę tylko tacy. Zaraz będzie tu wojsko i ekstremalni. Dopytam się, co dalej z Lechitami. Co zamierzasz zrobić z tymi fanatykami? Takiej hydrze wystarczy uciąć jedną głowę. Reszta się sama zagryzie, wsypie lub schowa ze strachu. Zobaczymy. Pani Wando, może krótki komentarz dla prasy? Polskiej prasy. Obiecuję ci, że jeszcze będziesz miało o czym napisać, Faikin. Czy? Powiedz mi, WS, jak chcesz, żeby o tobie napisano? W ogóle. Zaproponuj, żeby pisał o tobie WS. Przyznaj, że wolisz, aby o tobie nie wspominał. Wolałbym, żeby redaktor Kmicica mnie nie wspominał. Jak sobie życzysz. Kto wie? Może to początek naszej wielkiej przyjaźni. Nie sądzę. No właśnie, o co, co chciałem jeszcze powiedzieć. No nie mogłem. To, ta gra moim zdaniem chciała tak nas w ten sposób, to znaczy, żebyśmy tak poszli tym losem, że. Nie, że żebyśmy, może się, no, no albo mieliśmy do wyboru ochranę, albo lewicowców. No ochranę, ciemiężyciel. Lewicowcy, no niby walczą o sprawę, nie, przeciwko są ten, ale socjalistów nie lubię tak samo jak, socjalistów, komunistów nie lubię tak samo jak ochranę, szczerze powiedziawszy. A tutaj Lechitów pokazali z najgorszej strony, szczerze powiedziawszy, no bo zrobili zamach, przecież mogli inaczej pozbyć się tej kobity, chociażby, no nie wiem, ją otruć, albo na przykład strzelić, no odstrzelić ją na przykład, a nie robić zamach, gdzie zginęli niewinni ludzie, bo to jest, nie, no tak nie można, nie, to tak, moim zdaniem tak prawdziwi Lechici, gdyby byli prawdziwymi Lechitami, jeżeli tak jest, to by tak nie postąpili. Ale dobra, słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Pójdziemy chyba już głównym wątkiem, bo już chyba tutaj nie mam nic takiego. Nie, tu jeszcze jest problem z Samuelem Dicksteinem. No właśnie, to ta Cecylia, co do nas przyszła do domu,
bo tam jeszcze jakiś, wdarł się jakiś, nie wiem, coś tam. No tutaj, spotkałem w naszej rezydencji decyzję, przyszła przekazać mi wiadomość od Dicksteina, profesor ma jakieś kłopoty i prosi o spotkanie. Także w następnym odcinku zrobimy sobie to zadanko. Z mojej strony to już wszystko, trzymajcie się cieplutko, do następnego. Pozdrawiam was, cześć! Just remember, there's no turning back.